Rok 2020 pokazał nam, jak bardzo ważną umiejętnością jest umiejętność komunikowania się przez internet. Nieistotny jest tylko dźwięk, ale również chcemy siebie zobaczyć. W związku z tym rynek kamer internetowych bardzo mocno się rozwinął w tym czasie. Jedną z ofert, która pojawiła się na rynku, jest kamera OBS Bot Tiny, dostarczona mi do testu przez firmę Solectric Polska. Spójrzcie, jakie ona ma specyficzne właściwości i czym wyróżnia się na rynku, a być może znajdziecie właśnie w niej rozwiązanie dla swoich potrzeb lub problemów. Na samym początku widać, że ta kamera różni się wyglądem od klasycznej kamery internetowej. Jest większa, bardziej beczkowata, a jest to związane z tym, że po prostu ma wbudowane dwa silniki. I te silniki pozwalają obiektywowi poruszać się za obiektem. To jest właśnie jedna z najbardziej unikalnych czy unikatowych cech tego rozwiązania technicznego, czyli w połączeniu z oprogramowaniem zainstalowanym na komputerze możemy spokojnie pomyśleć, że mamy operatora filmowego, który po prostu prowadzi za nami tą kamerę, co pozwala nam po prostu wstać od biurka, coś pokazać, oddalić się od niej, od tego biurka i jednocześnie mamy ta kamera nas śledzi, pokazując, czy to podchodzimy do tablicy, czy coś prezentujemy na ławce. Ma bardzo szeroki kąt obrotu, więc spokojnie obraca się na o wiele stopni i również góra-dół ma taki sam kąt obrotu. Kamera ma budowane oczywiście dwa mikrofony stereo. Z tyłu ma interfejs USB-C, który pozwala podłączyć się kablem USB dołączonym do zestawu do komputera bezpośrednio, a z drugiej strony zwykła końcówka USB. Z przodu jest dioda, która zmienia swoje kolory w zależności od funkcji, jaka aktualnie jest wykorzystywana przez daną kamerę. No i teraz tak, co możemy o niej powiedzieć? Jakość obrazu, jaka jest transmitowana, to oczywiście obraz jakości Full HD, co spokojnie wystarczy jak na dzisiejsze potrzeby i standardy. Można ją wykorzystywać w każdym komunikatorze internetowym, czy to prowadzicie lekcje na przykład na Microsoft Teams, czy w Google Meet, czy w jakimkolwiek innym komunikatorze, ponieważ system po prostu rozpoznają po zainstalowaniu sterowników. Jako zwykłą kamerkę internetową wybieracie sobie z listy i już niczym więcej nie musicie się martwić. Po zainstalowaniu również oprogramowania kamera ma wbudowaną sztuczną inteligencję, czyli komunikując się właśnie z tym kabelkiem USB i z tym oprogramowaniem zainstalowanym na komputerze, możemy być pewni, że kamera będzie nas śledziła, chyba że to wyłączymy. Zobaczcie, jak wygląda obraz i dźwięk bezpośrednio z tej kamery po podłączeniu jej do komputera, a podłączyć możemy ją za pomocą takiej specjalnej przejściówki, również dołączanej do zestawu w pudełku. Przejściówka jest o tyle wygodna, że ma magnetyczny tutaj spód, co powoduje, że możemy ją sobie tutaj przyczepić bezpośrednio i tą przejściówkę zamontować sobie czy to na ekranie laptopa, czy to na ekranie monitora komputerowego. A jeśli chcemy korzystać z jakiegoś wyższego, na przykład miejsca, gdzie chcemy tą naszą kamerkę zamontować, to fajnym rozwiązaniem w obudowie jest gwint statywowy na zwykły statyw fotograficzny, co pozwala nam zamontować ją na statywie gdzieś z boku, gdzieś na środku sali, tak żeby mogła pokazywać wszystko, co dzieje się w obrębie całej sali. Kamera świetnie nadaje się właśnie do prowadzenia szkoleń online, lekcji zdalnych, czy też wideokonferencji, a nawet jest wykorzystywana do prowadzenia sprzedaży online. Ok, no to sprawdźmy, jak wygląda jej obraz po podłączeniu do komputera. Dobrze, kamera zamontowana na moim laptopie, rozpocznijmy wirtualną lekcję. Obraz, który teraz będziecie widzieli i dźwięk, który teraz będziecie widzieli, jest obrazem i dźwiękiem bezpośrednio nagrywanym z naszej kamery. Na co warto zwrócić uwagę? Na to, że jakość kolorów jest całkiem niezła i na bardzo szeroki kąt widzenia, co pozwala nam na przykład na pokazywanie obiektów do tej kamerki, na przykład dużych, i nie musimy się martwić o to, że coś nam będzie obcinało górę-dół, ponieważ kąt widzenia tego obiektywu to aż 90 stopni. Co widać, że mimo niewielkiej odległości między mną a tą kamerką widać bardzo dużo wolnej przestrzeni. Kolejną rzeczą oczywiście, o której warto powiedzieć, to jest to śledzenie. Teraz aktualnie kamera jest w trybie śledzenia, co spowoduje, że kiedy wstanę od to kamera stanie razem ze mną i będzie mnie śledziła. Czyli nie muszę się niczym martwić, mam swojego wirtualnego operatora, podchodzę sobie do tablicy, na przykład sali lekcyjnej i zaczynam coś notować na sali lekcyjnej, kamera cały czas mnie śledzi. Gdziekolwiek będę się przemieszczał, ona obraca się razem ze mną. Kolejna rzecz, która jest często wykorzystywana, to właśnie gesty, ponieważ ta kamera rozpoznaje dwa podstawowe gesty. Jeden z nich to jest stop śledzenie i zacznij śledzenie. Teraz była w trybie śledzenia, a kiedy chciałbym na przykład wyłączyć to śledzenie i na przykład pokazać tylko obraz, który jest za mną na tablicy, no to wystarczy, że pokażę otwartą dłoń przed sobą. I kamera teraz wyłączyła tryb śledzenia, czyli kiedy ja będę się poruszał, to kamera zostanie w miejscu, w którym została zablokowana, co powoduje, że moi uczniowie mogą cały czas widzieć, czy to plakat jakiś edukacyjny, czy cokolwiek innego. Kolejna sprawa, jeżeli chcę to włączyć, wystarczy, że znowu otwartą dłoń pokażę i kamera w tym momencie będzie mnie śledziła. Także zobaczcie, te gesty, to śledzenie działa naprawdę bardzo dobrze. Kolejny gest, który warto wykorzystywać,
To jest kształt taki i on powoduje, że uruchamia nam się dwukrotny zoom cyfrowy, czyli jeżeli ja w jakiś sposób oddalam się od kamery, ale chciałbym, żeby przybliżony został obraz moim uczniom, jak transmituję coś na lekcji online na przykład i pokazać chciałbym coś na tablicy, no to wykorzystując właśnie ten gest mogę zrobić przybliżenie lub ten sam gest jak drugi raz pokażę, to mamy powrót do normalnego szerokiego kątu i 90 stopni szerokiego kąta i 90 stopni widzenia. W momencie, w którym sobie siadam do biurka i jest uruchomiony tryb śledzenia, tak jak widać kamera spokojnie wraca do standardowego trybu. Na co warto zwrócić uwagę? Na jakość dźwięku. Przede wszystkim warto o tym pamiętać, że w obudowie zmieściło się miejsce na dwie małe dziurki, które stanowią właśnie mikrofony stereo, lewy i prawy kanał. Z bliska ta jakość dźwięku jest całkiem ok. Zwróćcie uwagę, kiedy wstałem i odszedłem kawałek dalej, już ta jakość dźwięku zdecydowanie była gorsza. Jest to oczywiście uwarunkowane samą obudową i kwestią właśnie wbudowanych tych mikrofonów, ale warto na to zwrócić uwagę, że jest to minus tej kamery. Kolejna sprawa, która bardzo mi się w tej kamerze podoba, to jest fakt, że bardzo łatwo mogę ją w każdej chwili odmontować, przenieść gdziekolwiek indziej, wystarczy, że wyjmę sobie kabelek i już, proszę bardzo, ściągam sobie z tej naszej metalowej obudowy i już kamerę trzymam w rękach, mogę sobie ją gdziekolwiek indziej przemontować. Widzieliście, jak wygląda obraz tej kamery, widzieliście, słyszeliście dźwięk, wiecie o jej właśnie fantastycznej funkcji pod tytułem śledzenie obiektu, wykrywanie gestów, czyli to jest rzeczywiście kamera zbudowaną sztuczną inteligencją po zainstalowaniu oczywiście oprogramowania w naszym komputerze. Dla kogo ją polecam? Przede wszystkim dla szkół, które dbają o to, żeby w tych dosyć niepewnych czasach mieć takie wyposażenie, które pozwoli im w bardzo szybki i płynny sposób dostosować się do różnego rodzaju wymogów nauczania. Czy to stacjonarnego z połączeniem indywidualnych uczniów, którzy są na przykład są chorzy i musimy transmitować do nich lekcje online, czy to nauczanie hybrydowe, czy nawet w pełni zdalne dla nauczycieli, którzy przyjeżdżają do szkoły i prowadzą lekcje z wykorzystaniem tablicy. Raz podchodzą do biurka, raz podchodzą do tablicy. Ta kamera będzie operatorem, który spokojnie wystarczy po to, żeby ten obraz transmitowany do internetu był dla naszych uczniów dobrej jakości i przekazywał wiedzę. Co jest fajne, jest prosto w obsłudze. Takich gestów jak otwarta dłoń czy taki kształt to każdy się nauczy i ona całkiem nieźle sobie z tym radzi. Nauczyciele w domu, jeśli ktoś ma ochotę i też dużo rzeczy pokazuje, gdzieś tam staje od biurka, to jak najbardziej też można coś takiego sobie zakupić, ale przede wszystkim widzę to w dobrze wyposażonych salach szkół, które myślą o nowoczesnym wyposażeniu. Można też to wykorzystać do robienia telewizji szkolnej, jak chcecie, naprawdę, warto sprawdzić. Ja Wam polecam. Serdecznie dziękuję firmie Solectric Polska za przekazanie tego sprzętu do testów, a Wam polecam sprawdzenie pełnej oferty w sklepu Solectric i zapraszam do kolejnych edutestów.